Szanowni Państwo, Leo Strauss powiedział o nim, że gdyby jego świadectwo nie zostało zbyt pochopnie zbagatelizowane, to mielibyśmy dzisiaj znacznie bardziej adekwatny obraz Sokratesa w naszej kulturze. Chodzi o Ksenofonta, o autora, o którym pamięć o świadectwie, jego świadectwie na temat Sokratesa wyparło to najbardziej znane i najbardziej rozpowszechnione w naszej kulturze świadectwo, które pochodzi od Platona. 2 lata temu wydaliśmy obronę Sokratesa, Platona. Obecnie wydajemy obronę Sokratesa Ksenofonta. Dzieło znacznie krótsze. Dzieło, które przedstawia inny obraz Sokratesa niż ten, który znamy od Platona. Obraz z jednej strony mniej wyidealizowany, ale z drugiej strony przeniknięty uznaniem dla Sokratesa, czyli różny także od tego obrazu Sokratesa, który znamy z chmur Arystofanesa. Naszym celem jest to, aby w ciągu kilku najbliższych lat przybliżyć polskim czytelnikom wszystkie teksty do badań nad historycznym Sokratesem w nowych tłumaczeniach. Te teksty to są tak zwane wczesne dialogi Platona, dialogi sokratyczne, pisma sokratyczne Ksenofonta oraz chmury Arystofanesa. Wydanie obrony Sokratesa według Ksenofonta w języku polskim jest pierwszym krokiem w naszych staraniach do tego, aby wszystkie 4 pisma sokratyczne Ksenofonta okazały się w nowym tłumaczeniu przygotowanym przez panią dr Dorotę Tymurę. Ze względu na znaczenie, jakie ma to dla polskiej kultury umysłowej, bardzo prosimy Państwa o hojność i o wsparcie wydania tej publikacji.